Antarktyda to kontynent, który z racji panujących tam ekstremalnie niskich temperatur jest w dużej mierze pozbawiony ludzkich mieszkańców. Nie oznacza to oczywiście, że przeszkadza to w eksploracji tego kontynentu. Ponieważ tam, gdzie zawodzą naukowcy i obecni na miejscu badacze, zawsze znajdą się internauci, którzy przeglądając mapy Google'a, okazjonalnie trafiają na prawdziwe zagadki. Ostatnie tego typu odkrycie dotyczy rzekomego ogromnego muru szerokiego na niemalże 500 metrów. Znalezisko to jest o tyle ciekawe, że nieco ponad 1,5 km na północ znajduje się drugi podobnie wyglądający mur o szerokości 340 metrów. Pozostaje jednak pytanie, czy na pewno mamy do czynienia z murem? Nie da się ukryć, że tym co najbardziej wskazuje na nienaturalną genezę obu tych obiektów jest podejrzanie płaska ściana, która wygląda zupełnie jakby została wycięta z lodu. Nie można zresztą wykluczać, że rzeczywiście jest to rezultat działalności ludzkiej. A tego typu płaskie powierzchnie miały służyć przykładowo ukryciu zakazanych przez traktaty międzynarodowe baz na Antarktydzie. Głównym argumentem sceptyków w tym wypadku byłoby zapewne zasugerowanie, że jest to rezultat erozji, która w pewnym sensie polerowała te fragmenty gór lodowych, aż do doprowadzenia ich do takiego względnie płaskiego stanu. Oczywiście zawsze pozostaje nam wersja ekstremalna zakładająca, że mamy do czynienia z pradawnym miastem dawnych mieszkańców Antarktydy, którego to resztki po upływie dziesiątek tysięcy lat ujawniły się orbitującym Ziemię satelitom. Oczywiście każda z tych opcji bazuje na niezliczonej ilości przypadkowych zdarzeń, które musiały zajść w odpowiednim momencie. Niewykluczone, że istnieje zresztą jeszcze inna wersja. Ta prawdziwa, która na domiar złego wymyka się naszemu zrozumieniu. Jednak bez wątpienia wspomniane tutaj obiekty są bardzo interesujące i warte do zobaczenia choćby i tylko za pośrednictwem zdjęć satelitarnych.